Może się wydaje, że to jest wybitny film z względów artystycznych, natomiast no nie może być traktowany jako rzetelne źródło, podręcznik historyczny. W roku 1945-1946 Polska stała się krajem ogarniętym y Wojną, którą trudno nazwać do końca wojną domową, bo po jednej stronie były rzeczywiście oddziały polskiej partyzantki, ale po drugiej stronie obok komunistów polskich były także oddziały Armii Czerwonej, jednostki NKWD, które pomagały zwalczać tą partyzantkę niepodległościową. Jest oczywiste, że polscy komuniści byli siłą niezwykle słabą, że tak naprawdę poparcie dla nich w okresie międzywojennym nie przekraczało poziomu 2-3%, jak wskazywały na to wybory z lat 20. I nigdy po II wojnie światowej w Polsce nie przyjęliby władzy, gdyby nie pomocą, po czerwonej. Wajda tu usiłuje y, y, zmusić widza do refleksji w takich warunkach, w jakich to możliwe było y, w tamtym okresie, kiedy ten film powstawał. Jak mówię, tutaj były ograniczenia cenzuralne. Wajda, myślę, nie miał mówić, nie mógł mówić pełnym głosem w tym filmie. I tak powiedział dość dużym. Zbyszek Cybulski był traktowany y, oczywiście jako wielka gwiazda polskiego kina i ta rola była traktowana przede wszystkim przez pryzmat artystyczny. To znaczy, to rzeczywiście jest jego jedno z największych osiągnięć w polskim filmie. Natomiast y, y, no, nie może być traktowane to. Jak... Jako postać miarodajna dla tych losów ludzi, którzy, którzy, którzy po II wojnie światowej zmagali się z tą rzeczywistością, choć jego dylematy były autentyczne. Natomiast nie, nie uważam, żeby ten sposób, w jaki on został przedstawiony, był sprawiedliwy. To znaczy, on został w istocie przedstawiony jako człowiek, który dokonał fałszywego wyboru, jako człowiek, który skończył na śmietniku. Ten film mógł powstać na pewno dopiero po, po dojściu Gomułki do władzy, po roku 56. Wcześniej tego typu film był w ogóle niewyobrażalny, nie byłby nigdy wpuszczony na ekrany, w ogóle nie pozwolono by na jego realizację. Więc jest to film właśnie takiej małej stabilizacji, czy znaczy takiego momentu, kiedy już można mówić nieco cieplej o Armii Krajowej, ale tylko o jej żołnierzach. Żołnierze już się usprawiedliwia, już nie są współpracownikami Hitlera prawda, i zdrajcami narodu polskiego, ale są y, kierowani przez y, właśnie y, złe dowództwo, obóz londyński, reakcję polską, burżuazyjne kręgi. A więc prosty żołnierz, jakim jest Hełmickie, jest dobry, natomiast jego dowódcy wpychają go na fałszywą drogę i płaci za to najwyższą cenę. I to jest oczywiście propaganda z czasów Gomułki i tego, tego w tym filmie no, niestety się nie udało uniknąć.